z tych relacji, które on przekazywał zarówno ochroniarzom, którzy go ujęli, jak i policjantom, którzy go zatrzymali, wynika, że ten incydent nie ma związku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ten mężczyzna wykrzykiwał coś o starych sprawach, o sprawach jeszcze związanych z poprzednim układem, z poprzednią władzą. Że już właśnie rozpoczęto czynności związane z przedstawieniem podejrzanemu zarzutów. Jest to zarzut usiłowania zabójstwa, gdzie sprawca działał w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.